Halo, cześć Wam, Tomasz z tej strony i witam Was na kanale Koszary Tradingu. W tym materiale skupimy się na kolejnym projekcie Pod Hossę z narracji, która uważam, że może być czymś dużym w nadchodzących latach. Głównie z uwagi na to, że coraz więcej i różnego rodzaju instytucji czy rządów stara się położyć łapę na rynku kryptowalut i sprawić, aby ten rynek był jak najbardziej jawny oraz scentralizowany. I dotyczy to nie tylko oczywiście rynku kryptowalut, ale całego internetu i w zasadzie całego świata. Docierając do nas coraz bardziej informacji o Odnośnie różnego rodzaju inwigilacjach oraz generalnie o tym, że nasza prywatność, a tym bardziej już anonimowość, powoli odchodzą w zapomnienie i stajemy się coraz bardziej obserwowani oraz właśnie inwigilowani. I ze swojego założenia rynek kryptowalut miał być miejscem, które tą anonimowość oraz prywatność daje. Jednak widzimy dzisiaj, że coraz więcej projektów staje się bardziej scentralizowane. Duża część rynku, szczególnie osób nowych, raczej preferuje korzystanie właśnie z podmiotów, które są scentralizowane i gdzieś ta cała ideologia związana z rynkiem krypto powoli odchodzi w zapomnienie. Jednak wydaje mi się, że w kolejnych latach, z uwagi na to, że ten proceder będzie tylko się nasilał, to coraz więcej osób będzie zdawało sobie sprawę z tego, jak Kluczowym czynnikiem jest ich prywatność, wolność oraz no, generalnie anonimowość. I będą starali się szukać projektów, które właśnie te rzeczy dają. Tak jak kilka lat temu mieliśmy duży wystrzał na projekcie Monero, który jest jednym właśnie z projektów z niszy Privacy Coins, czyli takim, które daje możliwość anonimowych transakcji. Tak właśnie dzisiaj pomówimy sobie o projekcie Ator, który jest bardzo świeżym projektem na rynku kryptowalut, ale zdążył już wokół siebie zbudować w tym krótkim czasie dużą grupę zwolenników. Oraz osób, które podzielają całą ideologię związaną z projektem. Pomówimy sobie o tym, czym ten projekt w zasadzie jest, jaką ma misję oraz jakie cele realizuje, dlaczego jest na niego spory hype na rynku kryptowalut. Pomówimy sobie o potencjale oraz zagrożeniach związanych z tym projektem. Oczywiście pomówimy sobie także o tokenomii i ich właśnie tokenie Ator, ich powiązaniach z siecią Tor, no i generalnie wiele, wiele więcej, więc umówimy sobie ten projekt od A do Z. Zanim do tego jednak przejdziemy, to mam dla Was ważną informację, ponieważ odpalamy właśnie nasz darmowy kurs związany właśnie z rynkiem kryptowalut, w którym znajdziecie ponad 90 lekcji związanych z różnymi obszarami na rynku kryptowalut. Tak więc dzięki temu możecie poznać różnego rodzaju strategie, lekcje od osób bardziej na rynku doświadczonych, oraz po prostu poznać także inne dziedziny rynku, na których wcześniej się powiedzmy nie poruszaliście. Cały kurs składa się z 21 dni. Oraz codziennych sesji tradingowych, podczas których macie możliwość zadawania pytań naszym traderom oraz generalnie uczenia się od nich. I co jest najważniejsze, to cały kurs jest w pełni darmowy. I wszystko, co musicie zrobić, to porać tutaj swojego maila i następnie otrzymacie tam instrukcję związaną z tym, co i jak należy zrobić, aby właśnie ten kurs móc odebrać. Tak więc link do tej stronki będziecie mieli w opisie, zachęcam Was serdecznie do zarejestrowania się, ponieważ kurs jest naprawdę fajny, ciekawy i na pewno dowiecie się tam wielu przydatnych rzeczy, które z pewnością dadzą Wam przewagę przed nadchodzącą HOS-ą. Dodatkowo zapraszam Was także na naszego Discorda, ponieważ tutaj macie możliwość także odebrania sobie roli VIP, dzięki której macie dostęp do różnego rodzaju treści, które normalnie są niewidoczne. Odebranie roli VIP zajmuje dosłownie 3 minuty, jest to bardzo proste, a wszystkie instrukcje macie tutaj w zakładce Odblokuj Dostęp VIP. Tak więc tutaj sobie możecie to wszystko sprawdzić i zobaczyć, jak to należy zrobić. I macie tutaj m.in. później dostęp do treści związanych z tradingiem, gdzie nasi traderzy wrzucają różnego rodzaju właśnie informacje odnośnie tego, w jakie pozycje wchodzą. Tutaj na przykład jednym z traderów jest Marsz, który codziennie postuje, dodaje różnego rodzaju treści. Wszystko jest tutaj jawnie pokazane, jakie są wyniki, także serdecznie polecam, żeby sobie tutaj to sprawdzać, jeżeli tradingiem się interesujecie, a jeżeli nie, to macie tutaj dostęp także do masy innych treści związanych z rynkiem kryptowalut, poczynając od analiz rynku NFT, airdropów, lowcapów, gemów i tym podobnych rzeczy, Rzeczy. Także link do Discorda również macie w opisie. OK, przechodząc już do konkretów, pomówmy sobie na temat tego projektu. Zacznijmy od tego, czym ten projekt właściwie jest. W każdym filmie z tej serii staram się tłumaczyć wszystko prostym językiem i tak samo będzie tym razem, tak więc nie będę się zagłębiał w jakieś ogromne szczegóły techniczne, bardziej postaram się to opisać własnymi słowami, tak jak ja to rozumiem i mam nadzieję, że dzięki temu bardziej zrozumiecie na czym ten projekt polega, czym on jest oraz generalnie jakie cele oraz jaką misję posiada. A więc tak jak możemy zobaczyć na ich stronie głównej, ich główne motto to, to dla anonimowości na dużą. Skalę. Tak to można przetłumaczyć. I mówiąc tak bardzo prosto, projekt ATOR jest to cały ekosystem zbudowany wokół właśnie tokena ATOR, który tworzy sieć zdecentralizowanych połączeń, przekaźników, które wspólnie razem wzmacniają sieć TOR. Czyli anonimową przeglądarkę, która służy do przeglądania internetu w sposób prywatny. Jest to organizacja zdecentralizowana, czyli dzięki temu mamy możliwość korzystania z internetu w sposób anonimowy i nikt nie może śledzić naszego ruchu oraz tego, co robimy. I misją Takenu Ator jest właśnie sprawienie, aby cały internet stał się bardziej miejscem zdecentralizowanym, ponieważ w tej chwili cały internet jest bardzo mocno scentralizowany oraz kontrolowany przez różnego rodzaju instytucje rządy, które sprawują nad nim pieczęć i jeżeli coś im się nie podoba, to mogą te treści cenzurować. Co było bardzo widoczne podczas pandemii oraz tego, co tam się wtedy działo, jakie treści były cenzurowane, jacy ludzie byli po prostu wyłączani, jakie filmy były usuwane na przykład z YouTube'a. No i to po prostu pokazuje, że dzisiaj internet jest bardzo mocno scentralizowany i misją projektu Ator jest sprawienie, aby stał się on miejscem bardziej właśnie zdecentralizowanym. I tutaj można porównać ich misję do tego, czym jest Bitcoin, czyli misją Bitcoina było to, aby oddać po prostu władzę nad finansami, władzę nad pieniędzmi w ręce ludzi, czyli nas. Z kolei projekt ATOR stara się zrobić to samo, tylko że właśnie z internetem i sprawić, abyśmy odzyskali większą kontrolę nad swoją prywatnością oraz po prostu bardziej zdecentralizować cały rynek internetu i po prostu sprawić, aby internet stał się bardziej zdecentralizowany. Tak samo jak Bitcoin zrobił to dla świata finansów. I tak najprościej można jakby ten projekt opisać. Ok, a więc kolejną rzeczą, którą warto jest tutaj zrozumieć, jest fakt, w jaki sposób projekt Ator współpracuje z projektem TOR ponieważ tutaj nie ma żadnej oficjalnej współpracy, jakby fundacja Tor nie ma nic wspólnego z projektem ATOR, i to warto wiedzieć, ponieważ fundacja Tor jest to fundacja non-profit i jest ona po prostu zasilana przez osoby chętne na całym świecie, które chcą mieć dostęp do bardziej właśnie anonimowego internetu. I głównym celem projektu ATOR jest sprawić, aby właśnie przeglądarka Tor stawała się bardziej popularna i aby zachęcać ludzi do korzystania z niej oraz do tworzenia nowych, Połączeń na całym świecie, tak aby to wszystko stawało się jeszcze bardziej zdecentralizowane oraz prywatne. Tutaj przykładowo mamy pokazane, w jaki sposób wygląda użycie właśnie konkretnych produktów. Mamy tutaj porównanie sieci TOR, sieci BNB Chain, Ethereum oraz Solany. No i tutaj widzimy, że cała sieć TOR zdecydowanie przewyższa wszystkie te sieci pod kątem dziennych transakcji. A tutaj mamy pokazane, ile procent wszystkich właśnie walidatorów na sieci TOR stanowią osoby, które są powiązane z projektem AtOr. Tutaj z kolei możemy zauważyć korelację pomiędzy rosnącą adopcją sieci TOR oraz ilością walidatorów w projekcie AtOr. Ator. I widzimy, że wraz ze wzrostem właśnie aktywnych wailatorów na sieci Ator, mamy także spory wzrost, jeżeli chodzi o użycie samej sieci Tor. A więc reasumując, projekt Ator jest to pewnego rodzaju rozszerzenie sieci Tor. Jego głównym celem jest sprawienie, aby sieć Tor stała się bardziej popularna, a tym samym, aby większa część internetu stała się zdecentralizowana. Jeżeli chodzi o wymogi dotyczące stania się wailatorem, to wystarczy, że posiadacie 100 tokenów Ator, czyli na ten moment równowartość około 70 dolarów i dzięki temu możecie stać się takim walidatorem i tutaj powstała nawet dedykowana sekcja poświęcona właśnie temu w jaki sposób takim walidatorem zostać i nie jest to jakoś bardzo skomplikowane, nie jest tylko potrzebna wiedza techniczna, nie trzeba być programistą aby to zrobić, wszystko jest tutaj wytłumaczone krok po kroku, są tutaj podane wszystkie wymagania, które muszą być spełnione pod kątem m.in. sprzętu są tutaj pokazane również rzeczy, które trzeba pobrać, zainstalować, w jaki Sposób to zrobić. Także wszystko jest tutaj bardzo ładnie wytłumaczone. Więc każdy, kto chce, może taki właśnie przekaźnik swój własny stworzyć oraz dzięki temu przyczynić się do większej decentralizacji internetu. Ok, ale możecie zapytać, po co to robić? Oczywiście poza kwestiami związanymi z po prostu. Poczuciem misji czy czymkolwiek innym, oraz po prostu chęcią sprawienia, aby internet był bardziej wolnym miejscem, to cała idea polega właśnie na tym, że wszystkie osoby, które stają się walidatorami biorą udział w dystrybucji tokena ATOR. Czyli po prostu, mówiąc prościej, za tworzenie takiego właśnie przekaźnika oraz bycie wajlatorem, otrzymujemy wynagrodzenie w tokenie ATOR. Czyli, reasumując, aby zacząć brać udział w dystrybucji nagród i stać się wajlatorem w protokole ATOR, przede wszystkim potrzebujemy 100 tokenów ATOR, które musimy zablokować na okres 180 dni i następnie postępować tutaj krok po kroku ze wszystkimi instrukcjami, które są podane i w ten sposób możemy zacząć brać udział w podziale nagród. Ok, przejdźmy sobie teraz do kolejnego tematu, czyli do samego tokena Ator oraz jego tokenomi. Jeżeli chodzi o sam token, to aktualnie jego wycena jest na poziomie 70 centów. Z kolei market cap to około 51 milionów dolarów. Całkowita podaż tokena wynosi 100 milionów sztuk, a aktualnie w obiegu znajduje się około 73 miliony tokenów. Token pojawił się na rynku bardzo niedawno, ponieważ w kwietniu tego roku i od tamtego czasu jego all time high było na poziomie około 77 centów. Jeżeli chodzi o samą tokenomię, to jest ona uznawana za bardzo krótką, Korzystną, jest to jeden z punktów wskazywany jako mocna strona całego projektu. I e to ekonomia przede wszystkim jest bardzo prosta do zrozumienia. A więc mamy te 100 milionów tokenów całkowitej podaży, która kiedykolwiek pojawi się na rynku z czego 75% wszystkich tokenów zostało od razu uwolnione na rynku i co najważniejsze nie było tutaj żadnej formy wczesnej sprzedaży nie było żadnej rundy prywatnej, nie było żadnej rundy seed nie było żadnego launchpada czy ICO cała ta podaż 75% została po prostu uwolniona na rynku i dodana do pól płynności pozostałe 15% jest przeznaczone na różnego rodzaju akcje marketingowe zespół, który posiada 18 miesięczny westnik tokenów Czyli nie mogą ich po prostu od razu wypłacić i sprzedać. I generalnie jest to taki budżet przeznaczony na rozwój projektu, na różnego rodzaju partnerstwa i tym podobne rzeczy. Z kolei 10% całkowitego supply przeznaczone jest na nagrody dla osób, które stają się właśnie walidatorami. Jeżeli chodzi o mechanizmy, które są w tym tokenie zastosowane, no to na pewno warto wspomnieć o tym, że w tej chwili token posiada 4% podatek zarówno przy kupnie, jak i sprzedaży tokenu. Ten podatek nie obowiązuje podczas wysyłania po prostu tokena na inne portfele, ale przy kupnie i sprzedaży już tak. No i te 4% właśnie podatku przeznaczane jest na dalszy rozwój projektu, ponieważ, jak tutaj projekt wspomina, nie spodziewali się aż tak szybkiego rozwoju całego ekosystemu, więc po prostu ten podatek jest taki chwilowy, aby można było to wszystko po prostu bardziej rozwijać. Ale także część tych tokenów jest bezpowrotnie palona. I w ten sposób zmniejszane jest całkowity supply i do tej pory spalono już ponad 700 tysięcy dolarów w tokenie właśnie Ator. Ten podatek zacznie maleć od pierwszego kwartału 2024 roku aż do momentu kiedy po prostu się wyzeruje i docelowo nie będzie żadnego podatku od kupna oraz sprzedaży. Warto również wspomnieć o tym, że projekt posiada w swojej tokenomii dwa ciekawe mechanizmy, które mają zapobiegać dużym zmiennościom ceny oraz po prostu dewaluacji ceny w czasie. Pierwszy mechanizm polega właśnie na tym, o czym już wspomniałem, czyli każda osoba, która staje się wajlatorem, potrzebuje posiadać 100 tokenów ATOR i zablokować je na okres 180 dni. Co ważne, po tym okresie nie ma potrzeby, aby znowu blokować tokeny na 180 dni, ale nie można ich po tym czasie wypłacić, aby nie stracić swojego przywileju bycia właśnie wyładatorem. Jest to więc mechanizm, który po prostu ma sprawić, że wszystkie osoby, które będą brały w tym udział, a docelowo ma ich być całkiem sporo. Mają te tokeny właśnie blokować i w ten sposób zapobiegać dużym wahaniom cenowym. Z kolei drugi mechanizm jest jeszcze ciekawszy, ponieważ mamy tutaj nawiązanie do sieci bitcoina i polega to na tym, że nagrody z czasem się zmniejszają. Tak samo jak na bitcoinie mamy halvingi, które nam obcinają o połowę po prostu ilość bitcoinów wydobywanych w bloku. Tak samo tutaj mamy mechanizm bardzo podobny. I chodzi o to, że tutaj cały ten proces Podzielony jest na tzw. epoki, i każda epoka trwa 15 dni. Każdego dnia 0,1% z tych 10 milionów przeznaczonych właśnie na nagrody jest rozdawane dla wszystkich walidatorów. Czyli każdego dnia mamy 10 tysięcy tokenów, które jest wydobywane. Jednak po 15 dniach, czyli po zakończeniu epoki, gdzie zostało rozdane 150 tysięcy tokenów, zaczyna się kolejna epoka. No i w tej epoce mamy już mniej tokenów do rozdania, bo jest to 9 850 tysięcy, czyli pomniejszone o to, co zostało już rozdane. Z kolei procentowy udział nagród pozostaje na tym samym poziomie, co oznacza, że w epoce numer 2 zostanie już rozdane tylko 9 850 tokenów. A więc co epokę, czyli co 15 dni, Zmniejsza się ilość rozdawanych nagród. Jest to więc kolejny mechanizm, który ma trzymać cenę na podobnym poziomie. I zapobiegać jej dewaluacji w czasie. O czym jeszcze warto wspomnieć, to fakt, że projekt Ator stworzył również swoje własne urządzenia, które wyglądają po prostu jak typowe moduły Wi-Fi. I są to urządzenia, które mają służyć właśnie jako te przekaźniki. Czyli zamiast po prostu korzystać z własnego sprzętu, mamy tutaj sprzęt przygotowany przez projekt. I warto jeszcze wspomnieć o tym, że jeżeli chodzi o samą właśnie dystrybucję nagród, to jest ona przyznawana proporcjonalnie dla osób, które mają największy wpływ. Na jakby rozwój sieci, a na to ma wpływ m.in. przepustowość Waszej sieci oraz kilka innych czynników technicznych. A więc posiadając tego typu urządzenie, możemy również liczyć na największy przydział nagród, ponieważ jest to urządzenie dedykowane właśnie do tego celu. I to urządzenie ma pojawić się u pierwszych użytkowników. W czwartym kwartale tego roku i ma być to połączone z technologią NFT i po prostu sprzedawane właśnie w takiej formie. Tutaj, aby brać w tym udział, trzeba było zapisać się na whitelistę, no i trzymać te 100 tokenów Ator na swoim portfelu. Pierwsze 1000 urządzeń może być kupione za 0,1 Ethereum plus 250 tokenów ATOR i plus oczywiście dostawa. Póki co jednak to jeszcze nie działa, więc ciężko powiedzieć, w jaki sposób będzie to wszystko funkcjonowało i czy będzie to warte swojej ceny. Zachęcam Was do zapoznania się z tym dokumentem, ponieważ są tutaj wszystkie naprawdę informacje od, odnośnie projektu, więc jeżeli ten projekt Was interesuje, to w opisie zamieszczam link do niego, aby każdy mógł się z nim zapoznać. Macie tutaj również informacje odnośnie tego, jak może wyglądać właśnie przydział nagród, aby móc weryfikować, czy będzie to dla Was opłacalne. Warto jednak jest mieć na uwadze fakt, że ten projekt jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju i póki co wszystko wygląda bardzo dobrze, projekt się szybko rozwija. Spore zainteresowanie samym projektem, oraz także to, że zdobył on w krótkim czasie bardzo dużą ilość od danych użytkowników, którzy po prostu podzielają podobne poglądy i chcą tak samo jak projekt zmieniać internet na lepsze i sprawiać, aby był bardziej miejscem prywatnym oraz po prostu walczyć o swoją wolność. Jednak jeżeli chodzi o takie kluczowe rzeczy, które będą działy się w projekcie, to są one dopiero przed nami, tak więc tutaj cały czas warto projekt obserwować oraz sprawdzać, czy wszystko po prostu jest zgodnie z planem, czy nie ma żadnych błędów i czy po prostu projekt dowozi to, co obiecuje. Jeżeli chodzi o zainteresowanie samym projektem, oraz hype wokół niego, no to zdecydowanie te dwie rzeczy możemy tutaj znaleźć. Projekt cieszy się sporym zainteresowaniem na całym Twitterze. Pomimo tego, że w tej chwili nie mają jeszcze jakoś dużo obserwujących, bo jest to około 21 tysięcy osób, to wszystkie ich posty, które dodają, cieszą się naprawdę dużym zainteresowaniem. Oraz także zaangażowanie pod tymi postami jest duże, co pokazuje, że po prostu ludzi interesuje to, co ten projekt ma do zaoferowania. Możemy również sprawdzić, że sporo osób wspominało o tym, Projekcie na Twitterze w ciągu ostatniego miesiąca i projekt generalnie znajduje się wysoko na liście, właśnie tych projektów najbardziej popularnych, ponieważ w tej chwili jest to miejsce dziewiąte i w ciągu ostatniego miesiąca wspomniano o nim 250 razy na Twitterze. No, i w większości, jak sobie przejrzymy, właśnie Twittera, no to zobaczymy, że jest to projekt, który często umieszczany jest na różnego rodzaju rankingach związanych z projektami na HOSSE, które mogą zrobić najlepsze wyniki. Oczywiście to nie świadczy o tym, że tak faktycznie będzie. Bardziej pokazuje to po prostu, że ten projekt ma wokół siebie zainteresowanie. No i nie jest to też projekt, który ma jakichś backholderów, czyli osoby, które kupiły go powiedzmy w poprzednim cyklu i teraz są na dużym minusie, ponieważ ten projekt dopiero co rozpoczął swoją. Przygodę, no i tak naprawdę jest na bardzo podobnych poziomach od momentu, kiedy zaczynał, a więc nie jest to jakieś sztuczne pompowanie ceny, tylko po to, aby móc ten projekt sprzedać wyżej przez właśnie osoby, które są na nim na minusie i trzymają go od dłuższego czasu. I tutaj także możemy zobaczyć wzrost liczby holderów tego tokena. Od tak naprawdę lutego tego roku cały czas mamy wzrost na tym tokenie, jeżeli chodzi o liczbę osób, które go posiadają, i w tym momencie doszliśmy do poziomu około 8500 osób, które ten token w swoim portfelu posiadają. Jest to więc gigantyczny wzrost w ciągu tak naprawdę tylko kilku miesięcy, a więc to również pokazuje, że po prostu ten projekt cieszy się sporą popularnością i sporo osób widzi w nim potencjał pod nadchodzącą Ok, A więc reasumując, projekt ATOR jest projektem, który wywodzi się z niszy prywatności oraz anonimowości, i celuje on w skalowanie sieci TOR oraz sprawienie, aby internet był miejscem bardziej zdecentralizowanym, a przez także prywatnym oraz bardziej anonimowym. Osobiście bardzo mocno ten projekt śledzę, sprawdzam to, jak idą postępy, jak projekt się rozwija, jaka jest wokół niego narracja. I jest to projekt, który uważam, że na rynku kryptowalut jest potrzebny. Podoba mi się cele, które oni realizują. Podobają mi się wartości, które głoszą. Są one bardzo zbliżone do moich. Tak więc osobiście ten token na siebie mocno obserwuję. Jeżeli po drodze nic się tutaj złego nie wydarzy, to będzie to zdecydowanie jeden z projektów, które będę miał w swoim portfelu pod kolejną hostem. Aczkolwiek póki co jeszcze czekam, jeszcze obserwuję i czekam na odpowiedni moment na wejście. Zachęcam Was więc do samodzielnego researchu. Poniżej w opisie znajdziecie link do white Vapera tego tokenu. Tam wszystkie informacje znajdziecie. Oczywiście nikogo nie zachęcam do kupowania tego tokenu. Wszystko to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. I każdy z Was musi sam podjąć decyzję odnośnie tego czy w ten projekt chce wchodzić, czy też nie. Przypominam Wam również o odebraniu sobie naszego darmowego kursu oraz o dołączeniu do naszego Discorda, gdzie znajdziecie różnego rodzaju treści związanych z rynkiem kryptowalut. No i w tym filmie to było już sumie na tyle. Dajcie znać w komentarzu, jakie projekty chcielibyście, abym do Was w kolejnych filmach researchował. A póki co dzięki za obejrzenie i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć!